robić nad nim sobie przewagę chwilową. Dobra, nice, mamy nad nim przewagę jakiś. Co? Dobra moi drodzy, ja jestem po skończonym odcinku nagrywania Stepania do graczy. Odcinek wyszedł naprawdę, naprawdę zacnie, więc kto jeszcze nie zostawił łapki w górę, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Jeśli dobijecie pod tym odcinkiem 500 łapek w górę, to podam wam tego teksturpaka, na którym dzisiejszy odcinek nagrywałem. Chciałbym wam przypomnieć moi drodzy, że 17 kwietnia o godzinie 17:00 startuje mój serwer SpeedHC, także mam nadzieję, że każdy wbije i sobie zagra. Kto zagra na SpeedHC na drugiej edycji mojego serwera, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, bo chcę po prostu was wiedzieć, ile osób będzie na starcie. No i co, nie będę wam przedłużał, zapraszam do oglądania tego odcinka. Mam nadzieję, że każdy zostawi tą subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. No i pozdro, życzę wszystkim bardzo miłego dnia, yo. Dobra, to napiszmy sobie na czacie jak zwykle, do kogo mogę tepnąć na klepę. Zobaczymy, czy nasz ktoś tutaj zaakceptuje. Tak, zobaczymy, czy nasz ktoś tepnie. Mam nadzieję, że mnie ktoś tepnie, w ogóle nie mam kolorowego niku na tej edycji. Piszemy sobie zmień nick. Zmień nick, dobra, zmień nick. Chcesz, tutaj do mnie piszą, chcesz TNT, tepaj do mnie, dam ciemę bacona. Tepnij do mnie, dam ciemę bacona, chcesz TNT, tepaj. Boże, ale tutaj do mnie, okej, okay, tu jakiś gościu, Bifux, dobra, tepa Bifux, dobra, tepamy do Bifucs. Z Bifucs, a nie Bifux, dobra. Zaczyna z Bifucs, akceptuje, dobra, Bifucs nas akceptował. Zjemy sobie koksik oczywiście, cyk, refilek. W sensie koksik dobrany. Dobra, jesteśmy w jego jakimś kubojcie, ale jest tu moi drodzy Strange. Jest tu Strange, trochę tych emeraldów wziąłem, mam antynogi, wiecie co, antynogi sobie od razu wezmę na pasek. Albo nie, może lepiej ich na pasek nie będę brał, bo na pasku może się źle kończyć, jeszcze jakoś przypadkowo je użyję. Dobra, zmienimy sobie seta na szybkości, tak jak zawsze. Zawsze zmieniam seta przed ludźmi, żeby mieć nad nimi lekką przewagę, w razie w ogóle gdyby oni zapomnieli po prostu zmienić seta. Dobra, czy ten gościu będzie od koksa? Też chyba, dobra, patrzę też na to, czy ma seta zielonego. Dobra, zmieniam sobie koksa. I ten gościu koksa równo ze mną. Dobra, mogę zjeść refila i sobie nad nim chwilę zyskać przewagi. Ale no. Ale tego nie zrobiłem, więc trochę lipa. Kurde, bania mi padła. Patrzcie, zawsze zmieniam seta i tak mi bania padła. Kurczaki. Dobra, temu typowi też zaraz bania w sumie powinna paść, co? Tak, dobra, dobra. Ach, mógł jeszcze chwilę zmienić seta. Ajajaj, szkoda, że jeszcze chwilę nie zmieniał seta. Dobra, zjadł koksa. O to mi właśnie chodziło, żeby po prostu zrobić nad nim sobie przewagę chwilową. Dobra, nice, mamy nad nim przewagę jakiś. Co? Co? Nice! Znaczy, co? Co? Nie wiem, jakim cudem ja go pokonałem, lol. Nice! Moi drodzy, możemy sobie, moi drodzy, tutaj tepać już do pierwszej osoby na dragonie lub drugiej, bo nie wiem, czy wrzucimy akcję z live'a, czy nie wrzucimy, bo ona była dosyć śmieszna. Więc napiszmy sobie po prostu na czacie standardowo, do kogo mogę tepnąć na klepę. Ja tutaj już przed chwilą tepałem, więc no, przed chwilą tepałem tutaj do pierwszej osoby, w sensie napisałem przed chwilą na czacie, do kogo mogę tepnąć. Także moi drodzy, to tepnijmy może do kogoś tutaj o niku The Minecon. Dobra, niech to będzie The Minecon, zobaczymy, czy The Minecon zaakceptuje. No i fajnie by było, gdyby tutaj po prostu gościu zaakceptował. No i by byłoby zajebiście, także czy on mnie w ogóle zaakceptuje ten The Minecon? Dobra, zaakceptował mnie The Minecon. Także zajebiście, moi drodzy, czekajcie, szybko efekty. I gdzie jestem? Jestem jakimś żółwikiem, ale ten gościu w ogóle nic nie miał. Boże, zmarnowałem emeraldy i ten gościu nic nie miał. Dobra, no fart tyle, chociaż te emeraldy mi się zwrócą za to tepnięcie. No to nie jest za te pięcie. Co oni tutaj mają? Patrzcie to. Tu jakiś kuboid jest. O, punch, dobra. Ej, ukradnę im punche, turbodrowy tu mam w ogóle przy sobie. Czekajcie, ukradnę punche, bo ja punch często potrzebuję. Co oni tu mają? Mają ciekawe punche jakieś w ekwipunku? W sensie jak w ekwipunku w skrzynkach. Punch, dobra, punch mi się podobają. Także punchy sobie jak najbardziej wezmę, te turbodropy też i jeszcze tutaj wezmę, moi drodzy, bo turbodropy są bardzo cenne. O, kolejny punch, dobra, kolejny punch, knok 3. Co bym tu wyrzucić? Dobra, myślę, że to sandfarmery wyrzucę. On mi pokazuje coś, w ogóle bacona mi dał, gościu, co? Dobra, co mam, dwa turbodropy, dał mi bacona, dam mu dwa turbodropy. Dobra, lecimy na bazę i zaraz tepam do następnej osoby. Także pozdrawiam tych graczy, Niku The Minecon, pozdro. Także możemy sobie tepać tutaj już do trzeciej osoby. Napiszmy sobie standardowo na czacie, do kogo mogę tepnąć na klepę i zobaczymy, czy nasz ktoś zaakceptuje. Przed chwilą The Minecon oddał nam killa. No i bardzo The Minecona po prostu pozdrawiamy. No i czy ktoś nas teraz zaakceptuje? Halo panie, czy ktoś nas tutaj zaakceptuje? W sensie, dobra, jeszcze to nikogo nie deptałem. Dawaj do mnie na klepę. Dobra, Dawido. Dobra, niech będzie to może ten Dawid Bohater. Dawid Bohater niech to będzie. Może zabijemy tutaj jakiegoś super bohatera. No,
śmiesznie było, gdybyśmy tutaj pokonali jakiegoś superbohatera. Czy to ten Dawid bohater tepnie? Zaakceptował nas gościu, także fajnie. Tutaj Speeda i Strange'a mam już kupionego. W ogóle mam dzisiaj przy odcinku przy sobie, aha, dobra, tepnęli mi tu oczywiście w jakieś 252 poziom to jest, o kurcze. Dobra, to jest 252 poziom i nie wiem, co oni tutaj chcieli zrobić, te ziomki, poziomki. Czekajcie, tu zamknę, dobra, to sobie zamknę. Dobra, i teraz tego typa tu sklepię. Dobra, i teraz gość jest sklepany, jaś. Co za chłopy, co za w ogóle za S z tych typów. Dobra, co to była za akcja, moi drodzy, szybka. Ej, na razie jakieś szybkie akcje tutaj są. No dobra, no to te pamy w takim razie do następnej osoby. Ale szybkie akcje tutaj dzisiaj, no. Gdzie mega szybkie akcje są. Tylko chcę zobaczyć jeszcze, jakich kuboj tutaj wygląda. No, dwa tepnięcia, dwa kile. W sensie, trzy tepnięcia, trzy kile, także no. No mega spoko, nie wiem, gdzie oni to mieli. To zrzucało się. Skąd oni mnie zrzucili? Dobra, nie wiem skąd mnie zrzucili, bo ta perła dosyć daleko poleciała, chyba stąd, chyba tak, to chyba będzie ten kuboid. Więc no dobra, tepamy do czwartej osoby, szybkie akcje póki co są, fajnie, podoba mi się to. Ja sobie tutaj jestem przy tym kuboidzie cały czas, tam w ogóle biegnie sobie ten typek jakiś. Też napiszmy znowu na czacie, do kogo mogę tepnąć na klepę. Zobaczymy, czy ktoś nas tutaj będzie chciał, żebyśmy do niego po prostu tepnęli. Seta sobie może zmienię na nowiutki i wpiszę sobie standardowo Reaper All. No i wpiszmy sobie, dawaj do mnie klepa, do mnie please, Kai11.pl. Niech będzie kto Kai11.pl. Nie wiem, czy powiedziałem, ale noszę przy sobie, moi drodzy, 32 premium case'y. Czyli po prostu jeśli ktoś mnie zabije, dostanie do mnie taki mały prezent w postaci 32 premium case'ów. Premium case'y nie są jakoś mega warte na Dragon, bo wiadomo, można je kopać nawku i tak dalej, i tak dalej. Stąd też mam dużo premium case'ów, bo dostałem tutaj od JSMO, który kopał nawku. Dobra, Kai mnie zaakceptował. No i zobaczmy, gdzie mnie po prostu gościu tepnie. Czekajcie, szybko tutaj, siłka. Jestem w żółwiku, jest tu dwóch typa. Dobra, nie podoba mi się to, bo jest tutaj dwóch typa. No jest to 79 poziom. Ojojoj, a ja mam 4 rzucaki. Czyli jeśli zginę, to niestety, ale straciłem, moi drodzy, 4 rzucaczki. Także lipa trochę. A nie chciałbym tych rzucaków tracić. No właśnie tak, wiecie, to tepanie na tej edycji jest takie, no, trochę średnie, ze względu na to, że, no, albo was coś tepnie na dół, to wtedy rzucaka możecie użyć, albo was tepnie w nogi, gdzieś, nie wiem, na, nie wiem, na 200 poziomie, no i nic nie zrobicie, tak, chyba, że macie antynogi. Ej, emeraldy tu wrzucili, dobra, ten liże, ten gościu liże. Dobra, nie polizam niestety. Jest dwóch typa, no nie wiem, z którego mam się sfokusować. Zaraz powinien paść set temu Kajowi, dobra, będę klepał tego Kajego i on powinien zaraz paść set, bo on nie zmienia seta. Ta, set paść. Ja zmieniłem seta i tak mi padł set. Także nieźle, dobra, muszę sfokusować tego Kai. Dobra, zmienia seta. Najgorsze jest to, dobra, z jeden sokoksa, wiem, że jeszcze miałem 7 regenki. Ajajaj. Dobra, lipa. Lipa, bo zmieniają te sety. Zmienili obydwoje sety. Więc niestety, ale przy tym tepnięciu, moi drodzy, zginąłem. Ja bym chciał jeszcze rzucić, no nie, nie rzucę niestety tych rzucaków. Szkoda, chciałem je wyrzucić, żeby tak, wiecie, wyrzucić, żeby ich po prostu nie dostali. No ale, no niestety, były 3 kile. No i musi być też dedzik, no wiadomo. 3 razy wyszło, za czwartym razem nie wyjdzie. Bania mi padła jeszcze, dobra, zjem sobie szybko koksa. Może spróbuję jakoś ich jeszcze tutaj sklepać. No mam, w sumie no nie mam nic. Dobra, spodnie, bo mi się tutaj nie zmienił set. No dobra, sfokusuję się na tego typa. Sfokusuję się na tego typa, gdyby polizał chociaż jeden z nich, to byłoby masno. To myślę, że byłoby maśniutko, ale oj, co ja zrobiłem? Kliknąłem przypadkowo F1, ej co? Co jest? Dobra, F3 chciałem wyłączyć. No kurczę. Dobra, lisz. Ej, nie polizał. Dobra, robimy jeszcze jakąś taką akcję, że... A, co? Ej, dlaczego mnie perły nie wycykały do góry? A, wycykały mnie, ej, wycykały mnie! Wycykały mnie te perły, ucieknę czy nie ucieknę? Tej, ciekawe widzowie, czy ucieknę? Czy jestem w stanie uciec stąd? Ej, może ucieknę stąd? Jakoś bym tego typa porobił, czekajcie. Goni mnie ten typek i ja mu się zaraz powinna skończyć regenka. Ty, to może być niezła akcja, patrzcie to, jem refila. Jem refila i tego typa klepie. I on poliże, teraz poliże, patrzcie to. I gościu liże. Liże, Steve. Musi polizać, musi zginąć. Jak on nie zginął, nie wierzę w to. Dobra, musi zginąć. Nie, on na samej refilach ciśnie. Teraz ginie. Dobra, kupił jumboost, on ginie. Dobra. Ty, zginie czy nie zginie gościu? Nie wiem, czy zjadł koksa, chyba z koksa wrąbał. Ta, teraz koksa. Zabiłem go, pokonałem go. Ja pierdzielę. Dobra, ty, co za Steve'y. Co za Stevesony, w ogóle tego Kajego kojarzę. Chyba by kiedyś był w mojej gili z widzami. Ty, jakie Stevesony, dobra widzowie. W komentarzu każdy pisze hashtag Steve. W komentarzu widzowie pisze każdy hashtag Steve. Ty, 4 tepnięcia, 4 kile. Nice, moi drodzy. Dobra, takiego odcinka jeszcze nie było. Zajebiście. No dobra, typamy w takim razie do piątej osoby. Zobaczymy, czy uda nam się pokonać piątą osobę. To...
Dobra, moi drodzy, typamy w takim razie do piątej osoby. Ogólnie wam powiem, że wyposażyłem się tutaj jeszcze w cztery antynogi, gdyby ktoś mnie właśnie tepnął na ten 200 poziom. No i co, czekajcie, Reaper all szybko. Dobra, do kogo mogę tepnąć? Na klepę. W ogóle ten Kai, którego przed chwilą tepałem, Kai, nie mam ich. Dobra, napisałem, że ten typek, co przed chwilą do niego tepnęliśmy, pisze, że mu oddam itemki, ale nie mam ich. Chyba, że mu oddam po prostu po tepnięciu, bo jakieś mu permcase oddam w nagrodę. Dobra, to jakiś gościu, ej, tepa, ja się nie tepa w nóżki. Sprawdzimy sobie. Dobra, nie mam. Nie mam. Czekajcie, jak mam tam jakiś imiennik? Czekajcie, sprawdzimy sobie to. Nie masło, hasło. Dobra, TPA. Nie masło, hasło. Dobra. Dobra, dobra. Zobaczymy, czy gość mnie tepnie w nogi, czy mi nie tepnie w nogi. No, dobra, przygotuję sobie tutaj antynogi. Cyk, aby te łuki spać. Dobra, dobra, nie dłożę tych łuków spać, bo mi gość od razu tepa. No, zobaczymy. Jak myślicie, tepnie mnie w nogi, czy nie tepnie mnie w nogi? Nie tepną mnie w nogi. Dobra, nie tepną mnie w nogi. A on chce sesa ze mną. No dobra, no ja chcę się z nim poklepać, ale po co on tutaj? No nie wiem, on zrobi, robi ze mną SS-a. No dobra, gościu, róbę SS-a szybko. Napisałem, do kogo mogę tepnąć na klepę. No i teraz się klepiemy, gościu. Teraz normalna klepa, lecimy. No dobra. Lecimy, gościu. Nie ma suchasu, no powiem wam, że jestem w szoku. Gościu nie oszukał. Myślałem, że tak wiecie. Tepnie, pisze, że nie tepam w nogi, bo zazwyczaj ludzie tak piszą, którzy właśnie w nogi tepają. Ale gościu nie tepną w nogi, także mega mi się to podoba. No i czekajcie, on je refile. Może poliżę. Temu ziomeczkowi oddam itemego, po prostu tutaj killnę. To banią pada w ogóle. Oj, 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 oj. Dobra, no ja mu tutaj zostawię te premium case. Wiecie co? Ja te premium case temu ziomkowi zostawię. 32 premium case dla tego ziomka. M, nie, masło, hasło. Itemki są tam, gdzie deadłeś. Dobra, myślę, że itemki. O, wyszedł z serwera. O, patrzcie, itemki są tam, gdzie deadłeś. Dobra, także jemu oddamy te itemaski. Jest tutaj ten ziomek, więc niech on sobie te weźmie itemaski. I zaraz te mamy po prostu do kolejnej osoby. Doszli już do szóstej w tym odcinku. No, idzie jak burza to dzisiaj. W takim razie tepamy do szóstej i ostatniej osoby na dzisiejszym odcinku. Także do kogo mogę tepnąć na klepę? Zobaczymy, czy ktoś nas akceptuje. Dawaj do mnie na klepę. Davido 699. Czekajcie, gościa taki podejrzany nick, taki, nie wiem, taki ci podejrzany nick wydaje go. Info Pump. No, tak mi się wydawało, że tutaj ci podejrzany nick ma ten gościu, ale w sumie dwóch online tylko jest. Dobra, tych ziomków Pumpów jest tylko dwóch online, to w sumie do niego tepnę. Dobra, jak on jest tutaj ten, to jak mnie zaakceptuje, to by było spoko. Dobra, czekajcie, dobra, jem koksa. Dobra, szybko jem koksa. I gdzie ja będę? W żółwiku jestem. Dobra, jest tej gościu. 1200 rankingu ma. No dobra, w końcu przyszła kryska na macyska, że gościu musi, że muszę zginąć po prostu na tym odcinku. Bo tu pewnie raz jego kumpel przyjdzie. Tak myślałem. Ty, albo jego kumpel policzę. Policzę. Nie, nie policzę ten jego kumpel. Mam spieprzu do góry. Zabiłem go. Nice. Dobra, jest kilek. Wpadł kilek. Jezus Maria. Ile kili na tym odcinku jest? To jest najlepszy odcinek stepania do graczy, jaki kiedykolwiek nagrałem. Naprawdę, przysięgam. Sorry, że się tak jaram tym odcinkiem, ale no zawsze było to tak, że wiecie, wszyscy w nogi tepali, zawsze zombiaczek lizał, ginął i tak dalej, a dzisiaj no naprawdę jest miazga. Jest eluwencja. Dobra, gościu sobie zjadł koksika i refila. Nie wiem, czy on zjadł pierw refila, potem koksa. Trochę było to bez sensu. Głupie z jego strony, że tak powiem. Tak mi się przynajmniej wydaje. No chyba, że zaraz mi porobię właśnie na przewagę. Dobra, gościu, giniesz. Panie Pampie, pan musi zginąć. No bo musi być to odcinek z samymi killami. To musi być odcinek z samymi killami. Chyba, że go nie zabiję, to go wytnę. I będzie odcinek z samymi killami. Nie, nawet jak zginę, to nie wytnę, bo ja nigdy po prostu nie wycinam. Dobra, teraz ja sobie zjemy refila. Dobra, cyk, jemy refilki. I teraz, to on zje refila, dobra, on też je refile. Gościu też je refile, także spoko, cyk. Refilek. Będzie się koblował? Nie, nie kobluje się, myślałem, że ten gość będzie się koblował. Dobra, refill kolejny. 1200 rankingu ma typek, 1200 rankingu, więc może za niego jakieś 50 rankingu bym dostał. Lub coś w tym stylu. Ej, co jest? Dobra, nie polizę na szczęście. Jezu, myślałem, że poliżę. Bania mi w ogóle padła, czekajcie, set mi pada. Temu gościowi w ogóle powinien zaraz paść set, tak mi się... No właśnie, padł mu set. Ale nie polizał. Ajajaj. Ale tam niewiele brakowało, żeby typek polizał sobie. Dobra, czekajcie, włączę sobie jeszcze jednego, włączę. Założę sobie nowego jeszcze seta. Także cyk. Załóżmy sobie nowego seta i jak gościu za chwilę zje koksa. Nie wiem, czy on jest za refila. Refile je, dobra, refile je typeczek. Tak, je refile. Koksa? Czy, nie wiem, właśnie nie wiem, czy zjadł koksa, teraz czy refila. Chyba gościu zjadł sobie koksa. Co on robi? On w ogóle gdzieś się, on się na dół chce wkopać. Nie mogę mu dać się wkopać na dół. Dobra, mam nad nim przewagę, on nie ma już koksów. Gościu już nie ma koksów, albo będzie perły do góry rzucał. Albo coś. Nie wiem. Do góry, no właśnie. Jestem u niego. Siema, gościu. Dobra, typ jak w szoku, że ja to tak szybko do niego przeszedłem. Szybko. Buty mu padły. Dobra, nice. Odcinek z samymi killami. Odcinek z samymi killami. Jeszcze ile TNT miał ten typek. Dobra, nie pozbieram tego TNT.
Dobra, muszę stąd spieprzeć jak najszybciej. Gdzie tutaj się da? Dobra, do góry, cyk, nie zbieram tego TNT. Mam to gdzieś, spieprzamy stąd widzowie. Odcinek z samymi killami. Każdy zostawi łapkę w górę w tym momencie. Za taki masny odcinek, moi drodzy, z samymi killami. Dobra, każdy zostawi łapkę w górę po prostu i tyle. Dzięki za oglądanie, kto dotarł do końca, to napiszcie w komentarzu hashtag koniec, a ja wam się...